Witam ponownie poseł Dobromir Sośnierz, Konfederat i minister Artur Soboń, PiS. To jeden z tych, co w PiSie pozostaną, więc można śmiało przedstawiać ten sposób. Jeszcze. Głosował. No nie, nie. No sprawdzałem głosowanie. Pan minister na pewno w PiSie pozostanie. Nigdzie się nie wybieram w każdym razie. Nigdzie się nie wybiera i jego też nigdzie nie wybierają. Więc... A gdybyśmy tydzień temu zapytali koalicjantów, też by tak powiedzieli. No, wie pan, rozmawiałem tydzień temu, to tak, wie pan, powiedzieli, no może tak, dwa. Nie na 100%. Tak. Dobrze, ale teraz przejdźmy krótko do tematu. Ja tu będę prosił po prostu o uzasadnienie swoich stanowisk, dlatego że państwa stanowiska są tak radykalnie rozbieżne w sprawie ustawy o ochronie zwierząt, że w zasadzie nie ma sensu się przekonywać. Tylko bym prosił o uzasadnienie, może najpierw pan poseł Soboń, potem pan, przepraszam, pan poseł Dobromir Sośnierz, a potem pan minister Soboń. Dlaczego pan przeciw, co się takiego panu w tej ustawie radykalnie nie podoba? I co pan minister, dlaczego uważa, że ta ustawa powinna wejść? Tak może po 4 minuty macie panowie na uzasadnienie. Och, tak, tam mnóstwo rzeczy mi się nie podoba. Przede wszystkim ustawa jest pisana na kolanie, jest niechlujna, zawiera wiele nieprecyzyjnych, złych przepisów, rozszerza prawa instytucji pozarządowych w dziedzinie egzekwowania prawa, czyli takie samosądy robotniczo-chłopskie w postaci tych organizacji prozwierzęcych mają prawo wchodzić. Teraz już policja ma wykonywać ich rozkazy po prostu podczas tych interwencji. Do tego doszło, że to organizacje prozwierzęce, jak jacyś fanatycy, ekoterroryści będą wydawać polecenia policji. Nie podoba mi się w ogóle przyjmowanie stanowiska, w którym upodmiotowałem zwierzęta. Zwierzęta nie są podmiotem praw, ponieważ nie mają również żadnych obowiązków, nie płacą podatków. Są przedmiotem prawa własności. Prawo własności jest tutaj najważniejsze. Prawo władztwa człowieka nad tymi zwierzętami zgodnie z nauką chrześcijańską, zgodnie z tradycją naszej cywilizacji. Nie zwierzęta są podmiotami praw, tylko ludzie. Odwracanie tej optyki jest na dłuższą metę bardzo niebezpieczne. Proszę posłuchać wystąpienia Magdaleny Biejat, która dokładnie tuż po tym, jak ja powiedziałem, że tymi samymi argumentami, które teraz PiS przedstawia w obronie zwierząt, będzie za chwilę chłostany w celu pójścia dalej. Także dokładnie ta sama logika, którą używacie w tych sprawach, o których teraz chcecie te prawa zwierząt umacniać, za chwilę będą pretekstem do tego, żeby zakazać mięsa, zakazać mleka, zakazać jajek, chowu klatkowego. To już pada. To nie trzeba być prorokiem, żeby się tego domyślić. Więc jestem zdecydowanie przeciwny samej filozofii, która leży u podstaw tego, czyli zupełnego odwrócenia porządku między relacji między ludźmi a zwierzętami. Jestem przeciwko zakazowi swobody działalności gospodarczej. Jeśli są ludzie, którzy chcą sprzedawać futra i są ludzie, którzy chcą kupować futra, to jest to sprawa między nimi, a nie osób trzecich. Jeśli ktoś nie chce futer, niech nie kupuje futer. Jeśli ktoś nie chce mięsa z uboju rytualnego, niech nie kupuje mięsa z uboju rytualnego. Jeśli nie będzie popytu, to nie będzie też podaży. Ja jestem wolnorynkowcem, jestem przeciwnikiem administracyjnego poprawienia świata od początku do końca. W związku z tym tak, no jestem przeciwko samej filozofii tej ustawy. A zastrzeżeń, no trzeba by, można by punkt po punkcie właściwie analizować, tak, na Komisji Rolnictwa, to właściwie żaden punkt tam się nie nadaje do poparcia. No to teraz dajmy te 4 minuty panu ministrowi Soboniowi. To jest tak, że ona oczywiście, ta ustawa ma wymiar gospodarczy i nie chciałbym, aby w jakikolwiek sposób to kwestionować, przy czym jego znaczenie jest minimalne i wyolbrzymiane na potrzeby tej dyskusji, bo tak naprawdę ona ma wieloaspektowy wymiar w zakresie traktowania zwierząt w różnych obszarach. To jest przede wszystkim kwestia traktowania tych zwierząt w domu. To jest kwestia wykorzystywania ich w cyrku. To jest kwestia pracy weterynarii. To jest na przykład sprawa bulwersująca, moim zdaniem. Mam nadzieję, że przynajmniej w tym z panem posłem się zgodzę. Tak zwanych komercyjnych schronisk, no, które polegają na tym, że gmina dostaje fakturę i naprawdę nikogo nie interesuje, co dalej z tymi psami. No tak to nie powinno funkcjonować i myślę, że takie
całościowe podejście, no to jest pierwsza, najważniejsza, po pierwsze zaleta tej ustawy. Po kolejną nieprawdą, którą tutaj słyszeliśmy w tej debacie, jest to, że my jakoby przejęliśmy część agendy lewicowej na jakiś własny wyborczy, utylitarny użytek. Naprawdę udawanie o tym, iż prezes Jarosław Kaczyński, pan Krzysztof Czabański, cały szereg osób z naszego kierownictwa politycznego od dawna nosiło się z zamiarem przeprowadzenia tego typu projektu, że do tego, aby ten projekt napisać, włączyła się grupa młodych ludzi związanych z Prawem i Sprawiedliwością, no nie jest dla nikogo tajemnicą i naprawdę to nie jest tak, że myśmy teraz nagle odkryli, że jesteśmy za tym, aby w taki humanitarny sposób traktować zwierzęta. No ale jest też kwestia, którą nazywamy moralną. To jest ta kwestia, która polega na tym, iż wracamy wyłącznie do popytu krajowego, a propos popytu i podaży, na mięso z tak zwanego uboju rytualnego, czyli ograniczamy, czy wracamy do tego, iż nie jest możliwy eksport z Polski tego typu mięsa, bo o ile praktyki religijne no, powodują, że są ludzie, którzy chcą w ten sposób uzyskiwać no, to mięso, to pożywienie, o tyle nie ma żadnego powodu, żebyśmy byli eksporterem tego typu praktyk, bo wśród tych rzeczy, które ta ustawa zabroniła, jest zakaz stosowania w rzeźniach tak zwanej klatki obrotowej, czyli urządzenia, które unieruchamia zwierzę, obraca je do góry nogami, w ten sposób podżyna się mu gardło i ta krew, która wycieka, wlewa się między innymi do układu oddechowego i to zwierzę w ten sposób ginie. I naprawdę mówienie o tym dzisiaj w XXI wieku, w sytuacji, w której ta nasza wrażliwość, niezależnie od tego, że człowiek jest panem stworzenia i ma czynić sobie ziemię poddaną, ale ta nasza wrażliwość jest też inna niż jeszcze ileś lat temu, no stosowanie tego typu praktyk w celach eksportu naszego mięsa, pomijając, tak jak powiedziałem, że wyolbrzymione jest znaczenie gospodarcze tego, jest czymś, co raczej powinno łączyć niż dzielić w parlamencie. No ale rozumiem, że są różne interesy, są różni lobbyści, są różne postawy. Szanuję to, przy czym w tej sprawie uważam, że przedstawiliśmy po raz pierwszy tak kompleksowy projekt. Projekt jest może rzeczywiście kompleksowy, ale jeżeli mogę tu dopowiedzieć od siebie, rzeczywiście, no przynajmniej ta sprawa, o której mówił pan Sośnierz, padła ofiarą braku informacji. Mówię o tych ekologach. Bo ja sam miałem ogromny problem, żeby dowiedzieć się, jaka jest różnica pomiędzy tym prawem, które obecnie obowiązuje, a tym, które ma obowiązywać. I ono, wbrew pozorom, ogranicza działalność tych grup ekologicznych. Tak przynajmniej twierdzą autorzy tej ustawy i pokazywali mi konkretne zapisy. No, jeżeli tak jest, a przynajmniej tak twierdzą, no to trzeba to ludziom powiedzieć. Choćby po to, żeby pan poseł Sośnierz miał okazję się z tym nie zgodzić i powiedzieć, że jest inaczej. Tak, no, zabrakło nam tu bardzo kampanii informacyjnej w tej sprawie. Po prostu mam wrażenie, że trochę za szybko to zostało wprowadzone i bez myśmy też jakiegoś nie pokazali przekazu tego, jakie poprawki odrzuciliśmy na tej komisji, jak one były radykalne, jak były daleko idące i jak ten projekt druga rzecz, która mnie bardzo, bardzo zaniepokoiła, to może nie od was, ale jednak wyszła z tego narracja, że chcecie cywilizować polską wieś. Polska wieś jest dzisiaj bardziej cywilizowana niż niemiecka, jeżeli ktoś dobrze zna wieś. I tak naprawdę większość przypadków złego traktowania zwierząt dzieje się w mieście albo w tych zakładach przetwórczych. To znaczy, jak ktoś trzyma psa wielkości, przepraszam, krowy w mieszkaniu jednopokojowym, to nie jest dobre dla tego psa, tak? Jeżeli chcecie pomóc, no to więcej jest tego typu przypadków złego traktowania w miastach niż na wsiach. Niepotrzebnie wdaliście się w tą retorykę, w której no, wielu rolników jest po prostu obrażonych, tak? Nie rozumiejąc, czemu ich to spotyka. I to był błąd informacyjny. Ja sam mam być może bardziej radykalne poglądy od was, chociaż jem mięso i nie potrafię się powstrzymać. Może jestem trochę hipokrytą.
Ja będę chciał jeszcze panu zaprosić na dyskusję. No nie, w tym pokoleniu nam nikt mięsa nie zabroni jeść. Kto wie, może w przeszłości świat się zmieni. Ale to jeszcze nie te czasy. Weszliśmy na tę ścieżkę. Wie pan, Ameryka kiedyś zakazała picia alkoholu, kiedy była zresztą krajem najbardziej wolnorynkowym. I to był kraj, w którym spożywano wtedy najwięcej alkoholu, zdaje się, na świecie. To wszystko, wie pan, to są takie decyzje, które mają się nijak często do realnych decyzji. Bardzo dziękuję pan poseł, Dobromir Sośnierz, Konfederacja, Artur Soboń, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję. Będę chciał o tym temacie z panem jeszcze rozmawiać. Dziękuję. Także zapraszam na następny program. Dziękuję bardzo.